Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was. Czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. W czwartek odbyło się kolejne i jak się okazało nie ostatnie posiedzenie sądu w sprawie naruszenia porządku publicznego przez działaczy KOD-u podczas wernisażu wystawy o żołnierzach armii generała Władysława Andersa. Posiedzenie miało zakończyć się ogłoszeniem wyroku, jednak wystąpienia oskarżyciela oraz obrońców i jedynego obecnego na sali obwinionego były tak obszerne, że na ogłoszenie wyroku po prostu zabrakło czasu. Zarówno oskarżyciel, jak i obrońcy pozostali na niezmienionych stanowiskach. Jarosław Golubek, występujący w roli oskarżyciela, wywodził, że niezależnie od tego, czy wernisaż zawierał elementy agitacji wyborczej, czy też nie, istnieje granica wolności wypowiedzi i zachowania, której przekraczać nie należy. Przywołał przykład z sali sądowej. Wysoki Sądzie, na ostatniej rozprawie mieliśmy przykład tego, co oznacza, kiedy podczas procesu chociażby ktoś zaczyna mówić i przeszkadzać. To był typowy przykład tego, co powinno się zrobić, gdy ktoś zaczyna przeszkadzać podczas czynności jakiejś. Sąd, korzystając z mocy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wezwał taką osobę do zachowania spokoju, a następnie wydalił tą osobę z sali. Głos tego pana, starszego mężczyzny, nie był donośny. Trudno było nawet powiedzieć, czego domagał się ten pan. Zadajemy pytanie, czy w tym wypadku ktokolwiek badał, jaka była treść tej wypowiedzi tego pana i czy te wypowiedzi miały charakter polityczny, czy niepolityczny, czy każdy inny. Nikt w to nie wnikał, jaki charakter miały wypowiedzi tejże osoby. Wystarczyło, że te wypowiedzi zakłóciły porządek rozprawy. Tak samo w tamtym zdarzeniu w archiwum państwowym wypowiedzi obwinionych zakłóciły porządek otwarcia wystawy. I do tego się sprawa sprowadza, że jeżeli są pewnego rodzaju zdarzenia, tak jak rozprawa sądowa, czy uroczystość otwarcia wystawy, czy to należy zachować ten porządek i nie przeszkadzać podczas tych uroczystości. To jest istotą tego zdarzenia. Na ripostę ze strony obwinionych nie trzeba było długo czekać. Czy tego człowieka dzisiaj ktoś pociąga do odpowiedzialności? Pytał retorycznie obwiniony Skubiszewski. Jarosław Golubek wskazywał też, że zachowanie działaczy KOD podczas wernisażu odbiegało od społecznie i prawnie akceptowanych norm. Odwoływał się także do szacunku dla bohaterów wystawy, żołnierzy generała Andersa. Wytknął również, że właściwą w jego ocenie reakcją na podnoszone przez obronę i obwinionych argumenty o naruszeniu prawa wyborczego powinno być złożenie stosownego zawiadomienia do odpowiednich organów, a nie wszczynanie awantury. Jeżeli doszło do złamania kodeksu wyborczego, to możemy powiedzieć i zarówno z jednej strony i z drugiej strony. Ale kiedy jesteśmy przy kodeksie wyborczym, Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, dwóch zawodowych wysokiej klasy adwokatów, czterech doświadczonych sędziów karnistów. O swojej osobie już nie powiem. Nikt nie stwierdził, nie złożył zawiadomienia o tym, że doszło do złamania prawa. Co z tego wynika? Właśnie to. Czy możemy powoływać się na fakt, że doszło do złamania prawa, jeżeli nikt w żaden sposób nie udowodnił, nie wykazał, ba, nawet nie zasygnalizował, że doszło do złamania prawa przez pana Błaszczaka, czy pana Zielińskiego, czy przez panią Annę Marię Anders. Nikt.
Oskarżyciel wywodził: jeśli przyjmiemy, że wernisaż był elementem kampanii wyborczej Anny Marii Anders, to działacze KOD-u również taką kampanię, tyle że negatywną, na tym spotkaniu prowadzili. Obrońca dwojga obwinionych, mecenas Jakub Wende, odniósł się do argumentów oskarżyciela, zarzucając mu nielojalność procesową, wybiórcze i nieobiektywne myślenie o charakterze życzeniowym. Wskazał, że działania KOD-u miały wyłącznie charakter profrekwencyjny i nie miały charakteru agitacji wyborczej. Wende podkreślał na rozprawie i po niej, że osoby piastujące funkcje publiczne mogą być poddawane krytyce, nawet bardzo ostrej, i muszą się z tym godzić. Że wolność słowa i prawo do krytyki jest cechą demokracji. Jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi, jak pan uważa, czy istotna jest porówni zarówno treść, jak i forma tej wypowiedzi? To jest bardzo trudne pytanie, bo trzeba by to odnieść do konkretnych sytuacji. Tak? Nie można tego oceniać w sposób teoretyczny. Trybunały Europejskie zajmowały się tego typu sprawami i orzecznictwo wskazuje, że nawet bardzo ostra forma i bardzo ostra treść mieści się w ramach zagwarantowanej wolności wypowiedzi. Ustalenie, gdzie dokładnie leży nieprzekraczalna granica wolności, zarówno w treści, jak i w formie, stało się zadaniem suwalskiego sądu. Orzeczenie zostanie ogłoszone 24 maja.